Odbyła się wystawa prac podopiecznych pracowni plastycznej znajdującej się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Na wystawie można było zobaczyć prace wykonane w ciągu ostatniego półrocza. Wystawa zbiorowa z całego roku planowana jest na czerwiec 2014. Obrazy można oglądać przez kolejne miesiące w filii Biblioteki Miejskiej nr 13, ulica Mikołaja Zryńska 1/7, w godzinach otwarcia biblioteki. Pracowni plastycznej Centrum Kultury Teatr. Witam bohaterów, czyli wszystkie dzieciaki. No i witam oczywiście sprawczynię tego wszystkiego, która się wami opiekuje, która was uczy. Pani Marianna Kittner-Zawistowska. Brawo. Większej ilości mieszkańców, bo u nas będzie przez miesiąc ta wystawa. Wszyscy mogą przyjść i zobaczyć. Widzicie, jakie są fajne, wkładacie dużo pracy. Także jeszcze raz serdecznie was witam i dziękuję, że w bibliotece... Dzień dnia po 2 godziny, także już mam barwę dobrą, dzieci znają. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych, przede wszystkim młodych adeptów sztuki. Witam państwa, tym bardziej, że w ten mroźne popołudnie na pewno wielu z państwa nie chciało się wyjść, a jednak przemogliście, niechęci jesteście tutaj z nami, wspieracie nas i będziecie mogli za chwilę zobaczyć prace wykonane przez swoje pociechy. Chciałabym serdecznie podziękować dyrekcji biblioteki za to, że nas zaprosiła i za to, że zechce nasze prace prezentować aż przez miesiąc, a wiem, że nie wszyscy mają takie przywileje. Czasem są krótsze terminy. Dzisiejsza wystawa, proszę państwa, to takie podsumowanie naszej półrocznej pracy. Oczywiście nie jesteśmy ze względów tutaj na gabaryty pomieszczenia prezentować wszystkich prac, aczkolwiek mamy ich znacznie więcej i w różnych jeszcze innych technikach. Ale mówię, to będzie do zobaczenia w czerwcu, natomiast skupiając się na dzisiejszym wielkim wydarzeniu, to pozwolę sobie na przytoczenie kilku liczb i tutaj mam taką małą ściągę. Przez 12 lat funkcjonowania pracowni, przez jej mury przeszło blisko 2000 dzieci. Wykonaliśmy zawsze zielono, zawsze niebiesko. Zaznaczę, że na konkurs nadesłano 26 367 prac, proszę państwa, z 50 krajów i tylko 48 osób dostało nagrody. Jedna nagroda przyjechała właśnie z nami tutaj do Grudziądza. W ogólnopolskim konkursie Wzdłuż Wisły zdobyliśmy pierwsze i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych i w ogólnopolskim konkursie Wieś o każdej porze roku na 12 osób nagrodzonych z całej Polski dwie nagrody też trafiły do naszej pracowni, także myślę, że te liczby mówią same za siebie, że są one takim wyznacznikiem tego, że kondycja pracowni jest dobra, że mamy się dobrze, pracujemy, że robimy to, co lubimy i lubimy to, co robimy. Mam nadzieję też szczęścia w tym nowym, bo wstąpiliśmy w nowy 2014 rok, także wszystkich serdecznie zapraszam, moich podopiecznych zapraszam do chodzenia, do systematycznego uczęszczania, do tego, abyśmy się spotykali, bo myślę, że pomimo tej pracy spotykamy się, wchodzimy w takie też relacje, bardzo takie też rodzinne, także jesteśmy trochę taką społecznością, taką mini sektą plastyczną w Grudziądzką, gdzie oprócz pracy gadamy o swoich różnych problemach i dla mnie takim najważniejszym, myślę, rzeczą taką jest to, że po latach osoby, które opuszczają mury pracowni, wracają już jako dojrzałe osoby, jako już dojrzałe kobiety i chcą gdzieś pogadać jeszcze ze starą panią Marianną o tym, co działo się lata temu, o tym, co działo się niedawno i myślę, że to jest właśnie taki dla mnie po prostu coś takiego, z czego czerpię energię, co jest największym taką nagrodą, którą nie da się zmierzyć, zważyć ani poczuć. Po prostu to, że chcą wracać, że wspominają mnie ciepło, bo tak ja je wszystkie wspominam i każdego staram się zapamiętać i gdzieś o każdego pytać, także bywajcie dobrze, trzymajcie się dobrze i proszę oglądajcie i wpisujcie się do naszej kroniki, notując wasze odczucia i przeżycia. Koniec.